Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam was w kolejnym odcinku z Fear and Hunger. No i ostatnio mieliśmy trochę czytania, które no nadal to jest, Forgotten Memories nadal mamy, jakby nie patrzeć. I tak, nie zapisałem, a Forgotten Memories chyba dawało nam, z tego co pamiętam, Black Orb. Kurde faja, nie, Necronomicon nam chyba dawał Black Orba. Tak, to dawało nam tylko Greater Blood Magic. Okej, dobra, nic się nie stało. I właśnie. Mamy tutaj kilka tych książek, na przykład Scroll of Lockpicking, ewentualnie Scroll of the Wizards, który, kurczę, no, może byłby spoko, na przykład, jeżeli dalibyśmy to dziewczynce? Spróbujmy, bo w sumie to, wiecie, co nam to zależy, nie? Co nam to zależy? Nawet nie będę tutaj na razie zapisywał. Book of Pierce to jest co innego. Scroll kościoła Sylwian. Pamiętam, co on dawał. Wiecie, tak to jest właśnie, jak się nagrywa to dzień pod nią. Lowing Whispers! I ja robię, wiecie, co ja teraz robię? Ja teraz się cofnę. Jadą Lowing Whispers naszej Moonless. Zobaczymy, no jestem ciekaw, czy ona w ogóle jest w stanie tego używać. Jestem ciekaw, czy ona jest w ogóle w stanie użyć tej książki, czy tego skilla. Dobra, Scroll of the Wizards tu jest, ale to nie było to. To było to. Moonless. No zobaczymy, może się uda. Lockpicking, to możemy dać Dark Shiro. Lockpicking tu, Scroll of the Wizards. Dziewczynce. Teraz pewnie znów cofnę. Zmęczycie. Forgotten Memories to idzie oczywiście automatycznie. Dobra. No. Blood Sacrifice. Oh shit, dało nam co innego. Dobra, i to ja wszystko. To chyba wszystko. Właśnie na szybko to przeczytam. I zobaczmy spele. Dziewczynka ma większy Blood Magic, spoko. A Moonless nie ma tego. Czyżby to nie działa na Moonless? Kurczę, szkoda by było, jakby to nie działało na Moonless. Kahara nerwowo liczy swoje srebrne monety. Rozumiem, że Kahara, tak, ma jedną spod 50. Czyli to też w sumie. Tu byliśmy ostatnio, to nic nie ma. Musimy się wrócić. Jezu, naprawdę. Kahara miał to się w paranoi. Wygląda na to, że traci panowanie nad sobą. Kahara, ty się uspokój, bo ci nakopię do dupy. I jeszcze to nie jest pora na lody koral. No właśnie, i wasze podpowiedzi to takie, że mamy zapamiętać ich pozycje. Mamy zapamiętać ich pozycje, w jakich są. Ja to oczywiście zrobię. No nie wiem, kurczę, tu nie ma żadnego przejścia. Na górę też nie ma. Przesnie, Kahara, kurde, nic się nie dzieje przecież, no. Czemu Shiro chodzisz bez torcza? Ty buraku cukrowy. To był bebzik. Tu przejścia nie ma. No już, Kahara, uspokój się. No jeszcze masz ten mind, no już nie przesadzaj. No właśnie, teraz pytanie. Kurczę, gdzie iść? Zaczyna się robić niebezpiecznie. Tu byliśmy chyba, tak? Byliśmy, tak. To jest tu przejście w drugą stronę za to. Zamiast życie coś pominąłem. Ale dobra, idziemy dalej. Nie wiem gdzie, ale okej. Teraz problem jest taki, że naprawdę nie pamiętam gdzie. Ej, a to nie jest to wejście, co byliśmy?
O. To są niesamowite istoty. Nie jesteś pewien, czy to człowiek, czy nie. Potrafisz usłyszeć lekki szum w głębi jego oczu. Kara, uspokój się, bo ci tylko pies do dupy. Oto. Złote mopki. Oh shit, co tu się dzieje? Jakie to jest głośne. Ja sobie grę podgłosiłem przypadkowo. Dobra, jest tutaj coś napisane. Jestem sfrustrowany. Naprawdę nie ma rozwiązania. Tak sfrustrowany. Myślę, że pójdę zobaczyć moje manekiny. Naprawdę to jest mega głośne. To nie jest dziwne. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie. Nothing left. A tu byłem? Kolejne manekiny. Ja pierdzielę. Wiem. Wiem. Dzięki, że powiedzieliście mi, żeby zapamiętać pozycję tych manekinów. Kurde. 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 No dobra, no to się cofamy chyba, tylko... No Kahara martwi mnie strasznie. Czy on nadal nosi mi same? Czy Kahara nosisz? Nie, nie nosisz mi same. Wielo też już jest powoli kaput. Mamy ale niby jeszcze. No ale to dużo nie da. I z głodem też już jestem ciekawy. Szukałem tą książkę, znaczy tą biblioteczkę? Prol Doctrine 2. On jest chora z głodu. Ej, ja tu byłem? Kiedy ja tu byłem? Nie pamiętam tego. Nothing left. Ej, naprawdę ja tu byłem? No kurde, nie wierzę w to. Kiedy ja tu byłem? Nie mogę sobie przypomnieć. No nie mogę tu być, no bo co to po bziki? Dobra, zapiszmy sobie grę. Wiem, że te zapisy to są naprawdę śmieszne. No ale cóż, czasem tak bywa. Nadpisałem, kurwa, co? Jest głupie, jest to przesuwanie tej wiadomości. To już teraz dupa. Dobra, embryo. Tylko, o Jezu, ja też jestem głupi. Oni są chorzy wręcz z głodu. Miss. Możemy użyć Soulstone'a. Nie chcę. Temperatura nie miała nic ciekawego. Odmawiam, to nie mogło być limit mojego umysłu. Odmawiam. Dobra, toczę zdechu. No trzeba coś zjeść. Trzeba coś zjeść, naprawdę. No tak, przydałoby się również... Kurde, ten hanger w sumie duży. Moonless to mogłem dać. No właśnie, to ponad 75 dawało. Stół. No dobra, dzisiaj na bogato. Teraz będziemy mieć naprawdę film hanger. Może być naprawdę zaraz nieciekawie. No nie pamiętam, żebym ja to naprawdę przeszukiwał, serio. Nie pamiętam tego. Być może to zrobiłem. Mogę mi same założyć. Gorsze jest to, że te embryo... One jakby nie patrzeć... No nie ma im co uciąć. Nie da się, wiecie, zbugować tej gry na tyle. Gorsz start, świetnie. Teraz kogoś pewnie przeprowadzi, cholera. Chyba przynajmniej dychę.
odzyskał. Komunel spokrwawienie. Przepraszam was za to, mam okno otwarte, bo jest normalnie duszna cholera. I jakieś mędy jeżdżą tymi kurwa swoimi traktorkami bez tłumików w małych motorkach zasranych. Ich słychać z 2 kilometrów. Nie wiem, czy coś to da, że my tutaj pochramy po łbach. Regular stab. Dobra, to teraz znów zaczyna wołać, to nie jest źle. Wszystko ma 39 mind. No i robi się naprawdę źle. Kara, oddawaj Sword of Stone'a. Będziesz miał laleczkę. Będziesz miał laleczkę. Więcej Sword of Stone'ów by się przydało tutaj. Manekin ma coś, co wygląda na zwisające wnętrzności. Pomimo tego, że stworzenie nie wydaje się być organiczną i żywą istotą, wydaje się mieć jelita. Bo to nie były... Nie były prawdziwe manekiny. O Lord i w Soulstone. Może my tu byliśmy? Kurde, nie pamiętam. Wyruszymy tego bitona. Dziewczynka wydaje się na bardzo zdenerwowaną. Tak, dobra, my tu chyba byliśmy, ale byliśmy... Byliśmy tylko tak jakby, wiecie... Pod... tak... Czy to jest to miejsce? What the fuck? Nie żartujcie sobie, to jest naprawdę to miejsce? Ej, to jest to miejsce. To jest to miejsce. Ale jak? No tak, no to jest definitywnie to miejsce. Dlatego to wszystko było przeszukane. What the fuck? Dobra, Kahara, goni się kleszczu. To jest to miejsce, tu jest beacon. Tu jest beacon. I my mamy za zadanie nie przenosić ich faktycznie, tylko zrobić sobie screena. Ale poczekajcie, bo jestem ciekaw, ja sobie zrobię fotkę. Szybko, nie chcę się screen robić. Ja mam telefon pod ręką. Dobra. Zobaczymy, czy one są inne. Jak użyjemy beacona. Dobra, dziewczynko, uspokój się. Będę musiał chyba użyć jednak, kurczę, tej flaszki. Albo pipe może. Dobra, niech... Kurwa, nie chciałem. No jest. No i mam 99, mam. Kurwa, naprawdę dzisiaj robię takie błędy. Takie błędy robię. Chciałem dziewczynce dać. No i mam 99, okej. Okay. No za dziewczynkę już nie potrzebujesz tego stopnia. Już ci tutaj to ogarnęliśmy. Ty potrzebujesz to, dobra. I idziemy zobaczyć, czy... Kaharu, uspokój się. Idziemy zobaczyć, czy te manekiny są inne. Znaczy, no inne to one na pewno są, tylko czy w innych pozycjach są. Już patrzę, bo mi się telefon wygasił. Są w innych pozycjach. Są w innych pozycjach, a dokładniej. To w takiej pozycji powinien być. Mm,
tutaj nie ma nic. Ten jest w dobrej pozycji. Czyli musimy odnaleźć jeszcze dwa. A ja wiem nawet, gdzie są te dwa. Trzeba wyjść niestety z... Bicola. Ja to dzisiaj ogarnę. Ja to zrozumiem. Ciężko będę miał, ale zrozumiem. Tak, tutaj był jeden. I on był taki, wiecie, robił krzyżaki. Raki, raki, robił krzyżaki, aparat. Nie, nie wyciągaj mi galerii. Boże, jakie te telefony są czasem gówniane. Nie będę tutaj żadnej marki reklamował. Ale są czasem gówniane. Dobra, jeden jest tutaj. Hara, uspokój się, doju. A drugi jest tutaj i on leży sobie. Dobra, mamy dwa. Mamy dwa. Wracamy, idziemy na beacon. Być może otworzy nam się jakieś przejście. No to liczę. Okej. Lecimy na Szczecin. Nam się zresetowały te pozycje, to jest też pytanie do miłych punktów. Chyba nie. Chai. Monk. Nie, dobra. Teraz tak, tu jakieś kleszcze. O, takie. A tu on robi pozycję bolącego brzucha. O, takie jak tu było, wiecie. Rozumiem, że to nie idzie. I na odwrót. Tu pozycja brzucha. No właśnie. Udało się. Wow. Nie skacz. Mężczyzna po prostu skoczył w głąb ciemności. No i nie skacz. Mamy torcze, akurat będzie potrzebne. I wiecie, co będzie potrzebne? Wiecie, co będzie potrzebne? Wy wiecie, co będzie potrzebne. Wy doskonale wiecie, co będzie potrzebne. Dobra, oświecony. Tu nic nie ma, tu nic nie ma. Kolejny torcz, świetnie. Jej. Gdy spoglądasz w ciemność, wydaje ci się, że widzisz gigantyczny kształt mnożący się w twoją stronę. No? Taki kształt. Lepiej niech nic mi się tu nie unosi. Cokolwiek czeka na ciebie na dole. Czuję... Co to znaczy omniprezent? Co to znaczy omniprezent? Omniprezent. Omniprezent. Wszechobecny. Aha, czyli cokolwiek czeka na ciebie wśród tych drabin, czuje się wszechobecny. Przydaje się wyczuć wszechobecność tego czegoś. Tombstone, o. Czyli te książki jednak są tutaj ważne. Aj. Nic tu nie ma. Chcę tak klikiwać wszystko, porąbał was. Po prostu pod tymi drabinami, pod tymi szczeblami. Tam coś jest i coś na nas czeka. Kurde. What? Nie mogę uciec? Run, nie mogę. No dobra, no i tak będziemy to powtarzać na pewno. Kachara prawą półkulę. No może ciężko. Arting. Walczymy z Bogiem chyba. Edward.
Oh shit. Kolejne oko się pokazało. Nie. Nikaj oczko. O cholera. Czy my możemy to zatrzymać? Znaczy wiecie, ja nie sądzę, że będziemy z bossem jakimś walczyć. Dobra, zniknęło. Kalkuluję sytuację. Może my się wszyscy powinniśmy skupić na jednej półkuli na razie. Kurde, miss, naprawdę, Shiro. Headbutt. Zaraz poumieramy wszyscy. Ale ja chyba na tego chcę, wiecie, bo... No. Po prostu chcę. Dobrze wpisałem. On tak dziwnie atakuje. On tak dziwnie atakuje. Shiro. Dziewczynka. Tylko Hera nas uprawia. Wow, jedna półkula w końcu wolnęła. Weź teraz się dotłóż do tej. Matko bosko. To jest mocne. On nie atakuje teraz? Jest zastanowany jakoś? On cały czas kalkuluje sytuację. Dobra. Już nie ma mózgu, więc nie kalkuluje sytuacji. Teraz już walimy całą głowę. Nie mówcie, że to wygramy w takim składzie i z takim HP, bo będzie śmiesznie. Kara. No ale bunkrowaty jest, naprawdę. No nie takie misy, proszę was. Dokończcie go już. To mi wcale się nie wydaje, że to będzie koniec. Jak on się nazywa? O, wygraliśmy! Serio? Z takim HP? okej. Okay. Głowa oświeconego Valtaira spada w ciemność tam, gdzie nigdy się wznosiła. Tysiąclecia mądrości i wiedzy, które są zbyt duże dla normalnego człowieka, by je udźwignąć, przechodzą przez twoją głowę. Dostajesz tylko przybłyski tego, co czeka na ciebie po drugiej stronie. Ale ten strumień informacji jest za bardzo... jest za ciężki do twojego umysłu. Twoja głowa boli cię lekko. Ale to nie ma znaczenia, ponieważ można wyraźnie poczuć, jak coś większego właśnie się zaczęło zmieniać. Tryby Fear and Hunger, że tak powiem, właśnie zaczęły się obracać na większą skalę. Otrzymujesz ze sobą oświeconą duszę. What? Oświecona dusza. Jedno z, tak jakby, no, kluczy do oświecenia.
Jezu, co tu się dzieje? To mogę założyć. No, ty nie możesz, no tak, zapomniałem. Dziewczynka. Nie można. Kurde. Kurde, kurde, kurde. No i dobra, no co mam dalej zrobić? Co mam dalej zrobić? To jest pytanie za milion punktów. No, mam jakby nie patrzeć tą duszę oświeconego, tak? Ja teraz powinienem się cofnąć. Zobaczcie, jak te kogi zaczęły działać faktycznie. Świet. Może to... No dobra, są te kogi. Myślałem, że te kogi już znikły, ale... Ale nie. Polecie, no nie wiem, naprawdę nie wiem. Udało nam się otworzyć to jedno przejście. Rozumiem, że te zagadki są właśnie po to tak zrobione, żeby dało się je bez problemu ogarniać. Spróbujmy jeszcze użyć właśnie tego beacona i zobaczmy, czy przejście jest otwarte. Zauważcie, że tu już nie pyka. Przejście jest otwarte. Nie wyrzucaj mnie, proszę. Coś tu wisi. Aha. Valtail. I to on był Valtail. Wszystko nie ma sensu. Ludzkość nie ma nadziei. Nie ma sposobu na zerwanie tych łańcuchów. Najgorsze jest to, że nawet nie wiem, czy bogowie istnieją. On żyje. Dobra, no to zaczynam wzdychać, ale no co z tego? Znalazłem i nic nie widzę. Cholercia. Nie wiem. To czy trzeba odpalić kolejnego? No chyba musimy się cofnąć w takim razie. Dobra, tutaj wróciłem się do wyjścia, do którego nie powinienem się wracać. Dobra, nieważne. Kurde, no krążę. Krążę i krążę. Nie zapisuję na razie, bo jestem pewien, że mogę to lepiej zrobić. Nie tracąc aż tyle życia. Na razie nie włączamy beacona, bo to chyba też nie ma sensu. I złazimy tu, ale jak my się dostaliśmy tam? Jak my się tam dostaliśmy? Prosimy jakoś tu, w lewo. Kurde, nie wiem co dalej. W lewo i na drzewo. W lewo i na drzewo. O, tu nas nie było. Herbów. U nas na pewno nie było. Kolejny tor, świetnie. Wheel. Nothing left here. Trochę leczniczych rzeczy jest Lord of the Flies. Okay. Wiecie co? Ja bym chciał coś zobaczyć, tylko... Musiałbym zobaczyć, czy jest taki w ogóle scroll. Chyba nie ma. Dobra, wiecie co? Użyję tego. Niech stracę. Mamy 4 empty scrolle. Spoko. Oh Lord, tam było tak? Oh Lord. Jak nie zaraz zobaczę na odcinku. Oh Lord. Peach. Peach. Chyba Teach. Tam było... Eric Whispers? Zobaczymy, czy dobrze wpisałem. Tak, dobrze wpisałem.
No to co, robimy teraz spela. Robimy teraz spela, uleczmy się. To działa na cały team. To jest świetne. To ono sporo zabiera. I musimy od razu sobie zapalić tobaką. Gdzie to jest? Tu jest pipe. Nawet nie tobako, tylko opium. I tak to powinienem zrobić wcześniej już. No i mind 100 i nawet mamy dosyć sporo, jeżeli chodzi o body i tak dalej. Dobra, tylko tak. Equip, mi sama. Priorytet. Mind ma mieć dziewczynka, czyli ma mieć nie Devil Knuckle, tylko ma mieć Sword of Stone. Moonless to tam nic nie zabierasz. I ty masz mieć również mi same. Mamy w tej chwili. I Wooden Buckler. I teraz muszę Lord of the Flies zrobić. Dobra, dajemy z shiftem. Nie da się. Shit. Nie możesz z tym walczyć, bym już gotownie do tego stopnia, że już też płuca. Ale nic mi nie jest. Chyba nic mi nie jest. Dobra, jedna rączka. Druga rączka. Mona 36 dostała ten los. No kurde, chciałem z nim trochę popatrzeć. Już ściągam mi same. Chociaż nie, to musi być Ritual Spear. Bo zaraz mnie ktoś zaatakuje i będzie problem. No on i tak nie reaguje na Soul Stone'a, więc nam to nie da w sumie. No właśnie. Szukaj, Orange Vial. Nie chciałem tego. Będę skinuj tego. Nie wiem, co daje putro Lord of the Flies. Iron Spear, o. Tu jest dalsze przejście, to trzeba zapamiętać sobie. To chyba jedyne przejście będzie. Jesteśmy po drugiej stronie tak w ogóle, ej. Dobrze. Tu jest dalsza droga, cieszy mnie to, że się nie zablokowaliśmy nigdzie. Tam jeszcze nigdzie. What? Aha. Powiedział Shiro, o czym zrobił kółko. Nie mogę. Tu grzybki były. No tu nie ma przejścia żadnego już, no nie. Oh no. Ej, no straszna dupa. To było to wejście, tak, tutaj gdzie byliśmy już. Zbieram grzyby. Zawsze jedzenie. Zapewne gdzieś tu jest przejście, które ominąłem. Nie twierdzę, że tak nie jest. Kolejny Lord of the Flies. Zaskakuje ci tutaj taki spokój. Jest tutaj antyczny tekst napisany, którego nie możesz zrozumieć. Pomóc się tu tak czy inaczej? Kurde, no nie wiem. Nie chcę tego spierdzielić, nie chcę tego spierdzielić. Kurde. O, to my znów kółko zrobiliśmy. Zapomnieliśmy wszystkie save'y. Wszystkie save'y zapomnieliśmy już. Za mało ich jest. Dobra, pomódlmy się tu. I... Ground Hall. O kurde. Witają cię wysokie figury. Siedzą one bezczynnie obok ogromnych stołów. O cholera. Czuć od nich złowieszcze wibracje, ale jednocześnie w powietrzu unosi się spokojna i nieruchoma atmosfera. Nowi bogowie.
Witamy. Zasłużyłeś na trzy pytania. Użyj ich z myślą, no wiecie, tak mądrze. O. Możesz zapytać o co chcesz. Na jaki temat chcesz dowiedzieć się więcej? What? Fear. And jest hunger. Hunger. Fear and hunger. Nie rozumiem pytania. Masz jeszcze dwa pytania. Kurde. New Gods. No, jak nie rozumiecie pytania? Enki. Ile ja tu mam w ogóle możliwości pisania? No nie za dużo. Dziewczynka? Nie rozumiem tego. Co my tu możemy zapytać? Nie, no. Dostaliśmy tylko book fragment. Nic się nie dzieje. No właśnie. Nic się nie dzieje. Oj, niedobrze. O co możemy tu zapytać? O co tu możemy zapytać? A może zapytajmy? Mahabr. To nie jest głupie. Zapytajmy o Mahabr. Mogę kulturowić? Nie mogę. Ma... Gdzie jest ten apostrof? Nie ma apostrofu? Dobra, napiszę tak po prostu. Dobra. Co? Co się stało? Może to było celowe? Nie, to nie jest celowe. Mahabre. Gdzie jest R? Tu jest R. Tu jest E. Jak ci zaraz przypierdolę, to zrozumiesz. Jeszcze wpiszę Fear and Hunger, nie and, takie wiecie. Fear and Hunger. No kurwa, no jak to? Kurde, no. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Czy wy macie jakieś pojęcie, jakie można wpisać pytania? No jeszcze nie wiem, może Moonless? Serio, no. Zapytajmy o to Moonless. Moonless. No, nie rozumiem pytania. Nie wiem.
Nie wiem, jakie to mogą być pytania, moi drodzy. A też nie chcę zbytnio wyruszać do... Kurwa jebana, ty. Dupę się pocałuj. Dobra. Nie zżygaliśmy się. Da się uciec? Run. Nie da się uciec. Pyk, łeb. Pyk, łeb. No, ale się przyjemno. No pewnie. Po nóżkach. No wiecie, no to ja mam tam zapisane, więc luz. Mnie to nie boli, tak naprawdę. Ale... No kurde, nie wiem, jakie tam pytania można wpisać. Jest to z pewnością intrygujące. I jest to również z pewnością ważne miejsce. Jeszcze atakujesz? Masz łba. Ale tak to nie wiem. Tak to nie wiem. Kurde, no. Dobra, na północ stąd wielka biblioteka oświecenia, na wschód stąd plac centralny i wieża nieskończoności, na południe stąd świątynia Udręki. Tam nas chyba jeszcze nie było. Na południu. Jest kolejny beacon. O! Sorry, człowieku, ale jestem naprawdę zajęty. Co robisz? Pracuję. Praca jest powodem, dla którego zostaliśmy stworzeni. Kto cię stworzył? Bogowie. To oni nas stworzyli. No weź. Jeszcze raz. Fan. Kim jesteś? Jestem tylko pracownikiem. To wszystko, czym jestem. No weź, przestań. Czym jest to miejsce? Bogowie chcieli, abyśmy budowali to miejsce dla nich. Albo nie dla nich, ale w pewnym sensie dla nich. I teraz nam głód rośnie. Mają cel do tego miasta. Tylko ciekawe jaki. Kim ty jesteś? Ojej. Onieśmielająca figurka stoi tutaj. Wysoka. Człowiek. Jestem tym, kogo nazywają strażnikiem. Zostałem stworzony, by bronić tego miasta swoim życiem. O. Mam opiekować się tym miastem, dopóki król nie powróci do tej krainy. Król? Tak. Król wróci pewnego dnia. To on stworzył to miasto. Gdzie on poszedł? To nie moja sprawa. Zostałem tylko stworzony po to, żeby bronić miasta. Co tutaj bronisz? Chronię przejście królów, które znajduje się za bramą wieczności. Fajne nazwy dla starych... Jakby, wiecie, ścian miasta. Lubię je. Czyli normalne. Człowiek, mam dorosnąć i zostać wojownikiem. I co, te figury rosną? Dobrze rozumiem? Chcę stać się taki sam jak starszy brat. Pewnego dnia będę czuwał nad tym miastem jako jego strażnik. Będę stał bezczynnie strzegąc bram wieczności. W takim razie miej litość do mnie, kiedy spotkamy się wtedy. Nie okaże litości, podobnie jak starszy brat. Powodzenia, dzieciaku. Dzięki. Outsider, czyli taki, wiecie, spoza miasta. Nieznajomy, o, może tak to nazwać sobie. Dobra. Tu już nic nie zostało, jest kolejna figura. Człowiek? Jest to rzadka publiczność. Jesteś tylko turystą, czy przyjechałeś tu handlować? Kim jesteś? Ja? Jestem tym, kogo można nazwać wodzem, szefem tutaj. Co najmniej w obecnych czasach. Głównie figurki przychodzą i odchodzą.
Kurde, no nie chciałem tu kliknąć. Czym jest to miejsce? Ty i ja jesteśmy w mieście bogów, Mahaber. Jest, to tutaj niegdyś rezydowali bogowie. Dlaczego nie rezydują tutaj więcej, w sensie już w tej chwili? Gdzie oni poszli? Czemu nie rezydują tutaj? Nie. I nowi śpią w ich łóżkach. Czyli co, tu chodzi o nowych bogów, że nowi bogowie zajęli miejsce starych. Mahabr to był chyba taki konektor ziemi z bogami tak naprawdę. Dobra, gdzie oni poszli? Nie wiem. A ty wiesz? Co masz do tradowania? Wierzę w wiedzę i oświecenie, dlatego mam wybór książek, aby spędzać czas. Mam 75 końców, dobra. Recepty 15 wieku mamy, alchemię mamy. Wszystko mamy. Prawda? Nieprawda. Tak. Wszystko mamy. Ej, dobra, fajnie. Fajna miejscówka. Jestem głodny jak jasny chuj. Przeżyją. I tak już nie będę ich nawet pokarmił, tylko zobaczyć co jest w tych urnach. O, Sorter Stone. Fajnie. Tylko, że go stracimy. Czy my tu byliśmy? To jest pytanie. Ej, bo już mam 47 minut nagrania. Kurde, faja. Nie byliśmy, bo w sumie no są rzeczy jeszcze do zbierania. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Powiedzcie mi, o co chodzi z tymi pytaniami. Jak te pytania zadać? Mogą być spoilery, czy przynajmniej powiedzcie mi, w jakim kręgu i w jaki sposób mam ich pytać, bo naprawdę nie mam pojęcia, jak ugryźć temat. A tymczasem dzięki wielkie. Pamiętajcie jeszcze raz o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał do Shiro. Widzimy się w następnych odcinkach z Firmhanger. Trzymajcie się. Hej, hej.